Marta Szymik, witajcie w kolejnym wydaniu wideo zapowiedzi. Oto wybrane propozycje kulturalne i sportowe na najbliższe dni. Zaczynamy od spotkania w Cieszyńskiej Bibliotece. W piątek o godzinie 17 będzie się można spotkać tam z Arturem Barcisiem, polskim aktorem teatralnym, filmowym i dubbingowym, a także reżyserem teatralnym. Świątecznie w najbliższych dniach będzie m.in. w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie. W piątek i sobotę odbędzie się tam kiermasz świąteczny w godzinach od 10 do około 17. Nie zabraknie również sportowych propozycji. W dniach od 23, czyli od piątku do 25 marca, czyli do niedzieli, na cieszyńskim lodowisku będziemy mieli okazję obserwować rywalizację młodych łyżwiarzy figurowych. W trakcie tych 3 dni przeprowadzone zostaną już po raz 8 zawody ogólnopolskie Piastowski Piruet oraz Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodzieżowców. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. W zawodach wezmą udział kluby z całej Polski. Nie zabraknie również współorganizatora zawodów, czyli klubu sportowego Cieszyn. Uroczyste otwarcie zawodów odbędzie się w piątek o godzinie 15:15. W sobotę i niedzielę odbędzie się świąteczny kiermasz w Cieszynie. Tradycyjnie już na dziedzińcu muzeum oraz we wnętrzach kafe muzeum będzie można pooglądać i kupić przeróżne ozdoby czy świąteczne produkty. Start godzina 9, zakończenie 15. W sobotę odbędzie się również 4. wydarzenie artystyczne Odiset Amo. Podczas tej edycji organizatorzy całą kwotę ze sprzedaży biletów przekażą 8-letniemu Stasiowi, który choruje na ostrą białaczkę. Podczas koncertu będzie można usłyszeć piosenki z musicali, bajek, filmów oraz tak zwaną piosenkę aktorską. Wystąpią artyści z Warszawy, Krakowa, Opola, a także Cieszyna. Widowisko charytatywne zostanie wystawione o godzinie 16 oraz o godzinie 19 w siedzibie zespołu pieśni i tańca Janiny Marcinkowej przy ulicy Stary Targ 4. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Więcej informacji znajdziecie w naszej zakładce imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.